Z całego serca dziękuję za udział w naszej 123. ceremonii i jak stało się już naszą tradycją, omówię przesłania od siły wyższej na przykładzie kart tarota. Naturalnie są to karty Crowleya i najważniejsze przesłanie to pierwsza karta i na niej skupimy się najbardziej. Ta pierwsza karta to oczywiście 7 buław, żywioł ognia. Ma ona niezwykłe znaczenie dla Ciebie w powiązaniu z tematem naszej ceremonii. Karta druga, 5 mieczy i karta trzecia, czyli wielkie arkana wtajemniczenia i w tym przypadku jest to 14 alchemia czy sztuka, to były karty poboczne, są one również w pozycji odwróconej, co widzisz. Oznacza to, że skupiamy się na tej stronie cienia, co chcą nam dokładnie przekazać jako uzupełnienie do tej pierwszej karty. I na sam koniec jeszcze karta arcykapłan, również wielkie arkana, 5. Tą kartę już znasz, ponieważ omawialiśmy ją przy okazji jednej z naszych ceremonii i jest to takie końcowe przesłanie. Zwróć uwagę, pierwsza i ostatnia karta są w pozycji normalnej, prostej, a te karty poboczne są w pozycji odwróconej i jest to taka wskazówka w samym środku Twojej drogi. Nasza dzisiejsza 123. ceremonia dotyczyła tematu wytrwałość, wytrzymałość, walka o swoje, siła wojownika, siła wojowniczki, która jest skryta w Tobie. Zwróć uwagę na symbolikę tej karty. Mamy jedną główną buławę i wszystkie inne buławy ułożone są w ten sposób, że wspierają ją energetycznie. Gdy powstają tutaj te takie gwiazdy energii, połączenie energii, one zasilają tą główną buławę swoim ogniem, swoją siłą. Ta karta jest na takim bardzo ciemnym, fioletowym tle i w tym znaczeniu dotyczy to właśnie ta farba wojownika, wojowniczki, Twojego wewnętrznego wojownika, Twojej wewnętrznej wojowniczki, farba, kolor, wibracja, która dokonuje przemiany w Twoim życiu, ale również wszędzie dookoła, ponieważ Ty walczysz o swoje, Ty walczysz o Twoje cele, Ty walczysz o Twoje marzenia, Ty walczysz o realizację Twoich planów i możesz mieć pewność, że na Twojej drodze wojownika czy wojowniczki o swoje, o Twoją wewnętrzną prawdę napotkasz bardzo duży opór. O tym oporze mówiłam Ci już na naszej ceremonii, mimo tego, że jak z pewnością zauważyłaś, czy zauważyłeś, ceremonia była cięta dokładnie w 3 miejscach. Dlaczego te cięcia powstały? Ponieważ bardzo symbolicznie w tym miejscu, w którym stałam, ja stałam na takiej malutkiej, trawiastej przestrzeni. Tam były 3 głazy. Moja kamera była ustawiona na jednym z nich, a ja stałam jak gdyby na tym drugim. A wokół mnie były dróżki, takie ścieżki pomiędzy tymi kłującymi krzewami, o których mówiłam Ci na naszym spotkaniu. I w tym momencie, gdy rozmawiałam z Tobą, dokładnie za pierwszym razem nadeszły krowy z małymi krówkami. Stanęły i patrzyły na mnie, więc zatrzymałam ceremonię i czekałam, aż one odejdą. Bo jak wiesz, krowy z małymi cielaczkami mogą być bardzo niebezpieczne i to była również ta wytrwałość, wytrzymałość, którą siła wyższa wystawiła mnie na próbę. Dokładnie 3 razy, do 3 razy sztuka. To było pierwsze cięcie. Drugie cięcie pojawiło się, gdy nadszedł czarny byk. I dokładnie w tym momencie mówiłam do Ciebie, mniej więcej to było w tym momencie, mówiłam o sile czarnego wilka, ponieważ w tym miejscu spotkaliśmy się na naszej jednej z tych wcześniejszych ceremonii, zaraz na samym początku i mówiłam wtedy o tym białym i czarnym wilku, który jest w każdym z nas. I nadszedł taki ogromny czarny byk, stanął naprzeciwko mnie. I jak to już znasz z mojej poprzedniej ceremonii, nie było mi do śmiechu. Stanął, popatrzył. Był ogromny. To był taki przedstawiciel w całej swojej okazałości. Jeszcze ten kolor całkowicie czarny, kruczo czarny. Więc zamilkłam i zastanawiałam się, Czy mam uciekać, gdzie pieprz rośnie, tak jak mówiłam do Ciebie, że należy uciekać przed niebezpieczeństwem, czy też mam wykazać się moją siłą, odwagą, siłą wojowniczki, która jest we mnie? I taką strategię zastosowałam. Popatrzyłam mu prosto w oczy i przestałam mówić, przestałam się poruszać. I on tak popatrzył, popatrzył i odszedł. Trzecie cięcie, które jest już pod sam koniec naszej ceremonii i jak zwrócisz uwagę, mówię już później troszeczkę ciszej, nadeszło całe stado byków, więc ja widziałam tylko ich grzbiety, widziałam tylko kilka z przodu, ale grzbiety tak chodziły pomiędzy tą roślinnością i kilka nadeszło bardzo blisko mnie i na tych skałach, które były wokół, ostrzyły sobie rogi. I jeżeli to nie jest symbolika tego miejsca mocy, to ja już nie wiem, jak siła wyższa powinna nam to pokazać. I wtedy również musiałam wykazać się siłą, odwagą, wytrwałością, wytrzymałością, by pokonać tą sytuację. I na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że takie stada byków, które są na zewnątrz, które wędrują, mogą być bardzo niebezpieczne. I jednak zostałam na moim stanowisku, utrzymywałam mój bastion i one, gdy przestałam mówić, przestałam się poruszać, ale patrzyłam mi cały czas naturalnie w oczy, powąchały, przeszły obok kamery i poszły sobie dalej. I wtedy mogłam kontynuować ceremonię i dlatego są te trzy cięcia, które na pewno zauważysz. I dlatego opowiadam o tym, ponieważ na początku zastanawiałam się, czy zostawić te momenty, ponieważ jest to widoczne na filmie, ale wycięłam te momenty ze względu na to, że chciałam utrzymać całość tego, co chciałam Ci przekazać. Gdybym zostawiła te momenty, to mogło nastąpić by takie rozluźnienie atmosfery, prawda? Ponieważ ja uśmiechnęłam się, kilka razy roześmiałam się, zastanawiałam się, co mam zrobić, rozglądałam się i nie pasowałoby to po prostu do całości tego przekazu, tylko nadałoby temu wszystkiemu taką lekką atmosferę i myślę, że po prostu byłoby to nie na miejscu na ceremonii. Jeżeli byłby to czas ze mną, to naturalnie byłoby to idealnie, bo czasy zawsze były takie bardziej leciutkie, bardziej takie spontaniczne, natomiast po prostu w ceremonii wycięłam te fragmenty. I teraz wracamy do przesłań, które Siła Wyższa dała nam na nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że tą kartę, jeżeli masz talię tego tarota, a jeżeli nie masz, to na pewno ta karta jest gdzieś w internecie, można sobie ją wydrukować czy ustawić jako tło do pulpitu, powinna Ci przez jakiś czas służyć taką wskazówką. Wartałoby mieć tą symbolikę przed oczyma, czyli często na przykład, gdy wstajesz, popatrzeć na tą kartę, popatrzeć na ten obraz, by ona prowadziła Cię dalej. Ponieważ to przesłanie symbolicznie zawarte w tej karcie, ponieważ karty są symbolicznym przesłaniem energii. Te przesłania będą Ci przypominać o tym, co jest dokładnie teraz ważne, czyli właśnie o tej sile, odwaga, wytrwałość, wytrzymałość. Taka wytrwałość w walce o swoje, o realizację Twoich celów. To jest również gotowość do ryzyka, tak jak ja takie ryzyko podjęłam, prawda? Mogłam naturalnie uciec, schować się gdzieś pomiędzy tymi krzewami, a jednak wykazałam się tym ryzykiem, ryzykując może nawet moje zdrowie czy moje życie i stanęłam oko w oko z tym najpierw stadem krów, później z tym czarnym bykiem, a potem z całym stadem samych byków. Więc jest to również takie przesłanie symboliczne dla Ciebie, że czasami jest bardzo niebezpiecznie. Czasami jest tak, że masz wrażenie, że Twoje zdrowie, Twoje życie wystawiasz, że ryzykujesz, i wtedy spotkasz się z ogromną falą przeciwną, czyli wszyscy Twoi znajomi, wszyscy Twoi przyjaciele będą mówić: ryzykujesz, zostaw to, nie ryzykuj, ale Ty w Twoim sercu, aktywując Twoją siłę wojownika i wojowniczki, tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie ryzykiem, czy jesteś w stanie stawić temu czoła, czy też nie. Tego nikt nie może zrobić za ciebie, nikt nie podejmie ryzyka za ciebie i nikt również nie zdecyduje, czy masz uciekać, czy masz zostać. To tylko ty w twoim sercu odczujesz. Dlatego również na mojej tablicy, zwróć na to uwagę, ustawiłam bardzo symbolicznie kamienie, minerały i wszystkie inne rzeczy, które się tutaj znajdują. Zwróć uwagę, że przy karcie odwagi, tej wytrwałości, wytrzymałości, męstwa, możemy to tak również nazwać, położyłam kamień rubin, czyli jak wiesz, rubin to jest również niesamowita siła wojownika, wojowniczki. To jest ta odwaga, którą w pewien sposób symbolizuje planeta Mars, ale planeta Mars ma również wiele takich negatywnych aspektów, prawda? Czyli zrobienie komuś krzywdy, wojna, walka i w tym momencie nie za bardzo pasuje do tego przekazu, ponieważ ty walczysz o swoje, ale to nie jest tak, że na przykład wywołujesz konflikty specjalnie, żeby konflikt wywołać. Mogą zdarzyć się konflikty, ale tylko dlatego, że idziesz do przodu i komuś się to może nie podobać. Czyli i rubin, i hematyt. Jak wiesz, hematyt ma w sobie bardzo dużo żelaza i to jest dla mnie kamień wojownika, wojowniczki, który daje ci siłę, moc, a jednocześnie taka tarcza ochronna, ponieważ działa jak lustro i odbija wszystko to, co negatywne od ciebie. Ułożyłam tutaj kamienie jaspis, smocza krew. Dlaczego? Ponieważ smoki zawsze były bardzo potężne, bardzo silne. Ja również jestem chińskim smokiem. To jest ten dla mnie symbol tej wytrwałości, wytrzymałości. W tym znaczeniu samego smoka, ale również w tym znaczeniu negatywnym, że czasami w baśniach, w bajkach ten śmiałek musiał pokonać smoka i wtedy ta smocza krew. Mamy tutaj również kryształ górski, ponieważ jako wojownik, wojowniczka musisz mieć bardzo czyste, krystaliczne myśli, bo ty idziesz w tym kierunku twojego szczęścia, twojego spełnienia, twoich celów, twoich planów i nie można pozwolić na to, aby te myśli były czymś zabrudzone czy zakłócone. Wyobraź sobie, stajesz na arenie do walki o twoje życie, o twoją przyszłość i twoje myśli są gdzieś tam rozbiegane, nie wiadomo gdzie. No nie masz w tym momencie szansy. Twoje myśli muszą być tak jak ta buława, zasilane całą twoją energią i wtedy masz pełnię siebie, czyste myśli, krystaliczne słowa, krystaliczne działania i osiągasz wszystko to, czego pragniesz. Tutaj bardzo blisko, gdzie będziemy się zajmować pokonaniem strachu, niepewności, takich dręczących nas myśli, jest kamień czaroid, tutaj i mój pierścień również z czaroitem, czyli oznacza on dokończenie pewnych starych spraw, również ten kolor fioletowy, usunięcie tych negatywnych jakichś energii w twoim otoczeniu. To jest jeszcze również ten symbol transformacji, czyli oczyszczenia. Dlatego ten kamień uważam za kamień wytrwałości, ale również takiego dokończenia wszystkich niezałatwionych spraw. I na sam koniec, gdy zbliżamy się już do symboliki arcykapłana, jest również kryształ górski, jest agat biały, agat pokoju, czyli wewnętrzna harmonia, jest selenit, czyli ta siła podświadomości, siła twojego serca, ta czysta, biała, krystaliczna energia, która jest związana z tą kartą arcykapłana, bo jako wojownik, wojowniczka, musisz mieć w sobie taki spokój, taki wewnętrzną czystość, wewnętrzną energię, aby osiągnąć wszystko to, czego pragniesz, bo jeżeli twoje myśli, tak jak powiedziałam wcześniej, czy twoje działania są jakieś nieskoordynowane, ty nie wiesz, czego chcesz, czyli ten arcykapłan nie występuje, no to w tym momencie również nie masz szans, aby osiągnąć wszystkie twoje marzenia, wszystkie twoje cele. Dlatego ten arcykapłan jest na samym końcu. To jest ta cisza, spokój, skupienie na sobie i tutaj wróć do tej ceremonii, gdzie omawialiśmy tę bardzo dokładnie. Czyli najważniejsze przesłanie to również brak kompromisów. Czyli sprawdź gdzieś w twoim życiu, tak jak mówiłam już o tym na naszej ceremonii, są gdzieś jakieś kompromisy, takie zgniłe kompromisy, gdzie coś gdzieś wchodzisz w jakieś związki, które naprawdę nie mają z tobą nic wspólnego. I kolejne bardzo ważne przesłanie to jest to, że jako wojownik, jako wojowniczka uczysz się z tego, co za tobą. Czyli to jest tak, jak wojownik i wojowniczka ćwiczy, walczy. I czym więcej walczy, to ma więcej zdolności, ma więcej szybkości, ma więcej elastyczności, ma więcej tej giętkości, ma więcej odwagi. Tak samo ty masz za sobą już tyle walk, stoczonych walk i każda z tych walk była takim ćwiczeniem. Praktyka czyni mistrza. Czyli te wszystkie stoczone potyczki, które masz za tobą, są twoim potencjałem. To jest tak, jak wyobraź sobie, bierzesz w dłonie miecz, no i nigdy wcześniej nie miało to miejsca. To nawet nie wiesz, w którym kierunku ten miecz odwrócić, jak nim uderzyć, a oczywiście symbolicznie, ale również w życiu materialnym. Natomiast jeżeli robiłeś to już wiele razy, już 1000 razy miałaś ten miecz w dłoni, czy miałeś ten miecz w dłoni, to już jest tak opanowany ten miecz, jak u na przykład bambus wśród wojowników klasztoru Shaolin i wtedy możesz z zamkniętymi oczami walczyć. I to jest ta siła, która jest dokładnie teraz w tobie. Ta przeszłość zaowocowała i jesteś teraz tym wojownikiem, tą wojowniczką w tej postaci. Te wszystkie stoczone bitwy, te wszystkie stoczone walki dały ci niesamowitą wiedzę, siłę, odwagę i moc. Korzystaj więc z tego w pełni. Tym bardziej, że będzie ci dane stawić czoła ogromnemu ruchowi oporu. Czyli opór będzie z każdej strony. Wszyscy będą próbowali cię blokować na twojej drodze, tej nowej drodze, tej nowej świadomości, może nowego sposobu życia, może nowego sposobu działania, a może tylko tej drodze, tej nowej świadomości, którą masz w tym momencie. Będą cały czas tylko szepty, wszyscy będą patrzeć na ciebie, żeby cię tylko zatrzymać. I tak w 2 słowach, ponieważ już mamy 17 minut dodatkowo, jak widzisz, o każdej z tych kart, każdym przesłaniu można mówić godzinami. Tak. To mamy to, co należy pokonać. Należy pokonać cierpienie, należy pokonać, jak zwróć uwagę, już mówiliśmy kiedyś o tej karcie, ta karta 5 mieczy ma bardzo dużo kropelek krwi, to są wszystkie te momenty porażki, to są wszystkie te momenty, które jako wojownik, wojowniczka masz już za tobą, ale gdzieś one siedzą jeszcze w podświadomości. O tym mówiłam na ceremonii, że czasami boimy się, ojej, co będzie, że muszę znowu stawić czoła jakimś trudnościom. No już mam tego po dziurki w nosie, a muszę może w kolejnych miesiącach znowu walczyć. To jest to, co należy pokonać. Ten strach przed porażką, strach przed tym, że znowu będą jakieś krwawe doświadczenia, znowu jakieś negatywne doświadczenia, bo to jest ten czarny wilk, to jest ten czarny byk, który się pojawił na naszej ceremonii. Ty stawiasz temu czoła. Dlatego ta karta jest również odwrócona, ponieważ w tej prostej pozycji oznaczałoby to, że ten strach przed porażką ma nad tobą władzę, jest silny, on już jest odwrócony, on już nie ma takiej siły, nie ma już takiej mocy. Ty już ten strach prawie pokonałeś, ale może zdarzyć się tak, że on jeszcze się pojawi. I ostatnie przesłanie to oczywiście odwrócona alchemia. To jest bardzo piękne przesłanie, ponieważ jako wojownik, jako wojowniczka masz w sobie ten diament, masz w sobie tą czystość, masz w sobie już tą jasność twoich celów, twoich marzeń, tego, kim jesteś. Ten twój diament jest już oszlifowany. No szkoda, że nie mam diamentu takiego naturalnego, bo powinnam go tutaj położyć. I to jest jeszcze ta ostatnia, taka maleńka wskazówka, że jeżeli jeszcze pojawią się jakieś takie wątpliwości w twoją drogę, w siebie, wątpliwości w twoją siłę, w twoją moc, w twoją czystość, to pokonaj to. Bo widzisz, że ta karta jest również odwrócona, czyli ty jesteś już w tym, masz ten proces transformacji już praktycznie za sobą i wynikiem tego jest twoja fioletowa szata, twoja fioletowa energia, którą masz w sobie. To jest ten wynik pokonania tego, i pokonania wszystkich trudności na drodze tego 14 stopnia wtajemniczenia, czyli alchemii, połączenia przeciwieństw. Czyli ty już masz świadomość twoich wad, twoich silnych stron, twoich słabych stron, to tego, co jest twoim talentem, co ci się kiedyś nie udało, co ci się udało, i ta świadomość wzmacnia twój wewnętrzny diament. To tak w dwóch słowach omówienie tych wszystkich przesłań. No, naturalnie moglibyśmy tutaj rozmawiać kolejne 2-3 godziny, ale może nie wszystko naraz. Dziękuję jeszcze raz za nasze dzisiejsze bardzo wyjątkowe spotkanie i do zobaczenia za tydzień na naszej 124. ceremonii. Jestem bardzo ciekawa, z jakiego miejsca mocy, czy może w magicznej oazie, czy może gdzieś w jakimś innym miejscu, co siły wyższe wskażą, a ty w wolnym czasie wróć do poprzednich spotkań i koniecznie napisz mi w komentarzu, czy czujesz tą siłę i tą moc, tą wytrwałość, wytrzymałość w tobie, czy czujesz tą siłę wojownika i wojowniczki, którą masz w tym momencie w sobie, i czy masz świadomość tego, że wszystkie poprzednie doświadczenia, wszystkie poprzednie stoczone walki, stoczone bitwy są twoją drogą, która stworzyła z ciebie tą istotę, którą jesteś teraz. Czyli te wszystkie stoczone bitwy to była twoja praktyka i teraz masz w sobie świadomość tego wszystkiego i z dużo większą wiedzą, z dużo większą praktyką, z dużo większą odwagą, wytrwałością, wytrzymałością idziesz do przodu. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bucardi.